Siemano, poniedziałek. Kolejna część przygód Seicento. Mam już gumę. Obejmy takie dwie mam, co tam przy zbiorniku były oryginalne, to muszę tego zarobić. Muszę po prostu takich użyć teraz. Używam. Tutaj mam takie jakieś aluminiowe blaszki, żeby podrabiać tutaj mocowania. Jak widać, dziura. Podkręcam mocowania tam przy, no, od spodu auta. I będę tutaj sobie ponituję na 3-4 nity z każdej tej, żeby to jakoś trzymało i żeby było tak, jak ma być. Mam nitowicę, na razie mam taką, zamówiłem sobie nową, jak to u mnie będzie szło, no to będę sobie brał nową. Nity kupiłem, nie wiem, tutaj mam jeszcze jakieś chyba miedziane nity czy coś, nie wiem. Śrubka do głowicy, taką wkręcę, innej nie mogę dostać. A i bieżnik muszę zmierzyć, bo ktoś tam chciał kupić stare opony. Nie wiem, gdzie te opony teraz są. No tu mam jedno mocowanie chyba. Tak mi się wydaje. Tak, tu jest jedno mocowanie. I za chwilę będę działał. W sumie to już mogę zabrać sobie. Tylko to jest od tej osłony. Kurna, gdzie ta osłona? Tutaj. No to zaraz ją wydostanę. A najpierw idę zmierzyć to i wyślę już zdjęcia, żeby nie było. I robota skończona z tymi osłonami. Kuzmici? Halo, cześć. Kto tam? Halo. Nie chcę mi się gadać z nimi. Tak więc tutaj skończone. Może właśnie mrugę trochę ekran. No jest ustawiony na 60 klatek. Nie na 50, więc takie będą rzeczy. Poprzewiercane, ponitowane. Jedno, drugie tak samo. Podorabiane. Uchwyty. Co? I teraz coś innego będę robił jeszcze. Pewnie mam jeszcze ze 2 godzinki do 10. Tak myślę, że dzisiaj do 10 sobie porobić na spokojnie. Uszczelnienie tego kupiłem, kurde, bo nie wiem w którym. O, tutaj jak widać. Nie wiem, czy kurde przy ściskaniu gdzieś mi, czy był jakiś wadliwy, ale jest pęknięty, zamówiłem. To na swój koszt robię. Akurat to 11 zł kosztuje, więc już tam uznajmy, że to z mojej winy tam było rozcięte i już do tej poduchy z krzyni śrubę patrzyłem, kurde, ale ciężko z dostępnością. Tą gumę kupiłem, to wiadomo, to chyba pokazywałem, obejmy. I tyle tutaj na razie zdziałałem. Nitów trochę, jak widać, poszło. To była 50, no to zostało, nie wiem, 10 zostało. Więcej trochę, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 zostało. Także 35 około nitów poszło na to wszystko. No tu odchodzi. To może tutaj też nitem złapię. Dwoma nitami to jeszcze przyłapię. Niech to trzyma już. Ale to może mniejszymi złapię. Gdzie te mniejsze? Tutaj są mniejsze. No, dobra. I lecę coś dalej robić. Jak coś, to będę dogrywał jeszcze. Tam się pod spodem oczywiście śruby zerwały. Robiłem te dwa mocowania. No i się te dwie śruby zerwały. Nawet nie zdążyłem przekręcić, jak już się urwało. Tak jakby szpilka. No i ciur.
Będzie bez tego. I wziąłem się za zbiornik. Uszczelki dwie wyjęte. Pompa odkręcona. Tutaj ten pierścień wezmę i przeczyszczę. Tutaj jeden się urwał niestety. Uchwyt. Tutaj gdzie ta dziura właśnie jest. I na razie go zalałem, trochę go pozgniatałem. Zobaczymy, może ten wyjdzie. Ten bolec, ten to w ogóle jak gwóźdź. Bez żadnego gwintu, tak z żarty. Tutaj na szczęście jest ok, tutaj się normalnie wykręca, jest gwint jakiś tam. Dobra. Jeszcze mam, kurde, z godzinkę, z półtorej może. Coś podziałam. To na razie ruszę i wyczyszczę. I udało mi się to odkręcić. Niestety tutaj pękło. Ale to nie będzie przeszkadzało, bo to na samym dole jest takie małe główienko siedziało. Tu już nawet śruba nie jest. No i kurde. No i gdzie to poleciało? Nie będę szukał nawet. Widzieliście gówno takie, kurde. No i co? Nie wiem, która jest godzina. Pewnie po 10 parę minut. Lampkę też sobie zrobiłem, bo uchwyt siadł. Ale jest teraz ładnie na śrubkę. Więc gitara. I nie wiem, co jeszcze by tu trzeba było robić. Chyba tyle dzisiaj. Śrubę jeszcze wymieniłem. Znaczy wymieniłem, po prostu wkręciłem. W pokrywę zaworów. Tutaj popodpisywane, nie wiem czy wam pokazywałem, popodpisywany jest. Tutaj wam na pewno nie pokazywałem. Ale wiem, że to jest dobrze zrobione. A jak ja wiem, że jest dobrze zrobione, to się podpisuje. No, jest podpis mój, że ja to składałem. Także będzie ok. No. Czekamy na do jutra na zbiornik. Czekam ja. I na te, na przewody hamulcowe i biorę się za składanie wszystkiego. Do kupy. Może już nic więcej nie wyskoczy, bo... Co miało być? Wywaliło korki. Żarówka jebnęła? Wszystkie wywaliło. Co jest? Prąd jest. W razie czego wkrętarkę odłączę. Lampka się świeci. Można ją wyłączyć w razie W, ale kurwa, czego nie ma tego? Tak, spalona żarówka. No to tego nawet nie ma co włączać. Tu mam te kostki, nie? Przewody wszystkie od paliwa. Tutaj jedno udało mi się odkręcić. Tutaj odkręcone normalnie. Ale tutaj zerwała się śruba. No tu się zerwała, tutaj to w ogóle się zerwała w środku. Tutaj się udało odkręcić, ale nowe swoje wkładam z tego względu, że tamta to w ogóle nie trzyma. Tutaj jedno się udało odkręcić, na górze się udało odkręcić. A z tą będę jeszcze walczył, może teraz spróbuję jeszcze jakoś przy latarce. Nikt nie idzie do mnie na razie, więc tylko tu pewnie wywaliło korki.
No i cóż, no wykręcę tę żarówkę jeszcze na górze, zobaczę. No, nie działa. I wiecie co? Wywalił główny bezpiecznik. Już, nie piszcz. Gdzie ten? Dobra. Wywalił główny bezpiecznik. Od oświetlenia. Niepotrzebnie to wykręciłem wszystko. Ja pierdzielę, no. Teraz będę wszystko musiał wkręcić, wyłączone. Ja pierdzielę. Ale zabawa. Włączone, a nie wyłączone. Kuźwa. No, czyli w kanale nie mam w ogóle światła teraz. Czy mogę mieć w sumie, ale... Ale... Kurde, ta jest też dobra, no. No ale to muszę mieć na stałym światło, nie ma opcji. Czyli muszę żarówki jakieś, pewnie są żarówki zresztą, bo ja wymieniałem na LEDowe oświetlenie, jak tam jest. Może jeszcze LEDowych parę zostało, to się podrąbię. Zobaczymy, dobra. Ale na dzisiaj koniec przygód. Ja to żarówkę zakładam i będę się zwijał do domu. Z tego względu, że już tutaj nie za wiele porobię bez tych części, nie? I teraz tu już naprawdę idę do domu. Światło jest? Jest. Znalazłem jeszcze żarówkę jedną. Właśnie to, co zamieniałem za tego LEDa. I zamontowałem, także jest ok. W tunelu grozy mamy napięcie. Mamy światło, znaczy się oświetlenie. Tutaj to wymontować musiałem. Zerwała się, rozwiercona. Od razu wypieprzam. Wszystko trzeba kurde rozwiercać. I wymontowałem to, rozwierciłem. Wkręciłem tutaj szóstkę krótką. Z nakrętką skontrowałem. I na to pójdzie druga nakrętka, podkładka nakrętka, żeby przykręcić ten osłonę termiczną. I tak to sobie wymyśliłem, zostawiam to w ten sposób. Nie chce mi się już dzisiaj nic robić, jest w pół do 12. I tyle, zamykam kanał. Co by się nikt tutaj nie władował w to. Koniec. Mykam, gaszę i lecę. Ogólnie jeszcze tutaj musiałem, jak mi się śruba zerwała, to odkręciłem. Widać coś w ogóle? Nie widać, kurde, no właśnie. Musiałem odkręcić kanapę. Odkręciłem ją, trochę ściągnąłem tego. No wypadło mi z głowy, wiecie o co chodzi. O ten, o cały materiał, nie? Kawałek ściągnąłem właśnie stąd i tam, żeby do tej śruby się dostać, ale uznałem, że tu jest taka lakierowana część, trochę przypylona, więc jakbym rozwiercił, to zaraz by trzeba było zabezpieczać, to by ruda wchodziła już do środka, a tak jest szczelne. Nie wiem, to chyba zaspawane tam było, więc zostaje. Nic z tym nie robię. Tak więc to było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.